Witam wszystkich bardzo serdecznie z restauracji Art's Kitchen w Międzyzdrojach na naszym trzecim odcinku cyklu Życie pełne życia dla ludzi, którzy chcą żyć dobrze, dostatnio i na luzie. Po ostatnim odcinku otrzymałem bardzo wiele informacji od Was, maili, SMS-ów, gdzie wielu z Was zastanawiało się, czy na przyjęcie kursu na taki rodzaj życia nie jest dla nich za późno. To były maile od ludzi, którzy mieli 25 lat, 28, 30, 30 parę. No to może zaczniemy od tego właśnie, jak to jest z tą linią czasu. Ze mną to było tak, że do 25 roku życia studiowałem sobie w Polsce, nie mając kompletnie pojęcia o czymkolwiek, poza jakimiś czysto przyjemnościowymi rzeczami, o których teraz nie chcę bliżej mówić. Potem wyemigrowałem do Austrii, gdzie mieszkałem w piwnicy, sprzedawałem gazety na ulicach. Dopiero w wieku 28 lat się jakoś pozbierałem i zacząłem programować, założyłem własną firmkę, która funkcjonowała. Były czasy przedinternetowe, więc byłem jej niewolnikiem de facto. Także a tą zmianę, o której teraz mówimy, to ja ją przeprowadziłem w wieku 36 lat. Czyli każdy z Was, kto ma w tej chwili mniej niż 36 lat, czysto czasowo jest w stosunku do mnie do przodu. No to korzystajcie z tego. Tyle a propos tego, czy przypadkiem nie jest za późno. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakiś bardzo duży kredyt albo inne duże zobowiązania, to może być to pewne utrudnienie. Ale jak mówią Niemcy, gdzie jest wola, znajdzie się też sposób. Także to nie powinno być przeszkodą. I jeżeli ktoś z Was myśli, że ja tu jestem w takim razie jakimś szczególnym człowiekiem, wyjątkowo uzdolnionym, wyjątkowo wykształconym, posiadającym jakieś nieprawdopodobnie nieziemskie cechy, to muszę Was rozczarować. Mam mnóstwo słabości, jestem leniwy, jestem niekonsekwentny, mam czasem dość kiepską pamięć, co jako konsultant jest dobra rzecz, bo wychodzisz od klienta i zapominasz, ale w innych sprawach jest to pewnym utrudnieniem. Za bardzo lubię delektować się życiem i mam kupę innych słabości, o których nie chcę teraz mówić. Co chcę przez to powiedzieć? Żeby żyć tak, jak mówimy, nie trzeba być żadnym supermanem, superczłowiekiem. Wystarczy pewne rzeczy po prostu robić dobrze, o czym będziemy mówić. To jest bardzo istotne, bo wielu ludzi, z którymi się spotykam, to ma słabe poczucie własnej wartości. To są fantastyczni ludzie, posiadający wiele ukrytych talentów. Po prostu nie potrafią ich nawet sami dostrzec, a już nie mówię o wykorzystaniu. Także nad tym też się zastanówcie. Jeszcze zanim przejdziemy do sedna sprawy, czyli jak znaleźć to swoje idealne zajęcie albo tą kombinację zajęć, jeszcze jedna ważna uwaga. Jeżeli uczymy się od innych ludzi, którzy robią różne rzeczy i mają rezultaty całkiem inne niż większość, to bardzo często metody i podejścia, które oni mają, zdają nam się bardzo dziwne, czasem nawet zwariowane. I teraz tutaj musimy podjąć ważną decyzję. Czy potrafimy dostrzec to, że być może właśnie dlatego, że podejście tego człowieka było takie zwariowane, to on mógł coś osiągnąć? Czy była to po prostu głupota, czy opowiada facet głupoty? Ja nie mam z tym problemu, oceniajcie to jak chcecie. Ja jestem zadowolony z rezultatów, do których doprowadziły mnie te głupoty, o których będę Wam opowiadał. No dobrze, ale teraz jak znaleźć to idealne dla nas zajęcie? Zapewne słyszeliście o tym, że idealne zajęcie dla każdego człowieka to ono wynika z przecięcia trzech obszarów. Obszar rzeczy, które bardzo chętnie chcielibyśmy robić, obszar rzeczy, które potrafimy albo moglibyśmy w stanie robić bardzo dobrze i zakres rzeczy, na które znajdziemy rynek. Jak się te trzy okręgi gdzieś przetną, no to tam na tym przecięciu powinno być idealne miejsce. To jest teoretycznie bardzo proste, w praktyce może zdawać się trudne. Ja muszę Wam powiedzieć, że od wielu lat jestem w tym miejscu przecięcia i właśnie dlatego tak dobrze sobie żyję. Nie mówię to, żeby się chwalić, tylko dlatego, że naprawdę warto zdobyć na ten wysiłek, żeby tego przecięcia poszukać. Teraz jak się za to zabrać? No pierwsza rzecz to sobie trzeba uświadomić rzeczy, jakie rzeczy tak naprawdę robiłbym bardzo chętnie. Bo tylko te rzeczy, które my bardzo chętnie, możemy długoterminowo robić bardzo dobrze. Na to jest kilka sposobów. Ja opowiem Wam, jak ja to zrobiłem, a potem podam jeszcze dwa awaryjne, gdyby ten sposób okazał się w Waszym wypadku nieprzydatny. Moja metoda, którą ja zastosowałem, była bardzo prosta. Polega ona na tym, że siadasz sobie gdzieś w spokojnym miejscu z kartką papieru i wypisujesz 3, 4, 5 rzeczy, które bardzo chętnie robisz albo lubisz robić, rzeczy, zajęcia, którymi lubisz się zajmować.
Bardzo ważnym elementem tutaj to jest to, że robisz to tylko i wyłącznie dla siebie. Nie musisz tej kartki pokazywać nikomu innemu, musisz być absolutnie szczery. Wszystko jedno, co na ten temat pomyślałaby rodzina, wszystko jedno, co na ten temat pomyśleliby rodzice, wszystko jedno, co na ten temat pomyśleliby znajomi, wszystko jedno, co na ten temat pomyślałoby społeczeństwo. W moim przypadku to było tak, że jak miałem 36 lat, byłem bardzo zestresowanym młodym przedsiębiorcą, który tak naprawdę zarabiał kupę pieniędzy, ale tak naprawdę nie miał czasu ich wydawać, nie miał czasu się cieszyć tymi pieniędzmi i tak dalej. Usiadłem sobie na boku i zrobiłem taką listę. Co było na pierwszym miejscu z rzeczy, którymi lubię się zajmować? No cóż, na pierwszym miejscu był seks. Jeżeli całkiem szczerze się musiałem na tym zastanowić, to było na pierwszym miejscu. Oczywiście jak się zastanawiałem, czy można z tego zrobić rozsądny sposób zarabiania pieniędzy, to postanowiłem, że to jednak zachowam sobie jako prywatną przyjemność, więc szukałem dalej. Na drugim miejscu okazało się, że ja bardzo lubię zajmować się komunikacją międzyludzką. Lubię komunikować się z ludźmi, kontaktować się z ludźmi, poznawać nowych ludzi. No to już było lepiej. Zastanawiałem się, co mogę zrobić w kierunku pójścia, w kierunku komunikacji międzyludzkiej, jeszcze wykorzystując moje doświadczenia. Ja co prawda prowadziłem przez 7 lat firmę software'ową, ale jak ją prowadziłem, to musiałem oczywiście dużo rozmawiać z klientami, przekonywać klientów, negocjować, poznawać nowych klientów. No więc zastanawiałem się, jaki zawód do tego pasuje. Trener komunikacji międzyludzkiej w biznesie pasował jak ulał. No i tak zacząłem właśnie to robić. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, bo każdy z Was, który już chociaż trochę gdzieś pracował, czymkolwiek się zajmował, ma na pewno w sobie zasoby, które być może można by wykorzystać w bardzo efektywny sposób, może z troszeczkę niekonwencjonalnym podejściem. W moim wypadku niekonwencjonalne podejście było takie, że jak byłem właścicielem małej firmy software'owej, jak zmieniłem mój zawód, moją karierę, to zająłem się szkoleniami i pierwsze szkolenia, które prowadziłem, to były szkolenia w Niemczech sprzedawców samochodów. Teoretycznie dość zwariowany przeskok, ale w praktyce było to o wiele prostsze, bo samochód stoi na placu, zawsze łatwiej go sprzedać niż software, który trzeba napisać. Także szukajcie, nie bójcie się dużych przeskoków. I ja mówię tak, nie róbcie listy 10-20 rzeczy, bo to nie o to chodzi. Te rzeczy, które są naprawdę dla Was ważne, które Was naprawdę kręcą, będą prawdopodobnie w pierwszej piątce. I to jest pierwsze ćwiczenie i spróbujcie to zrobić. Ten podany przed chwileczką sposób, właściwie jak dobrze to zrobicie, to powinien doprowadzić do jakichś rezultatów. Jeżeli nie doprowadził, no to mamy plan B. Plan B polega na tym, że robisz sobie takie mentalne ćwiczenie, wyobrażasz sobie, że ktoś przelał na twoje konto 100 milionów złotych, wolne od podatku, uwalnia cię to właściwie do końca życia z konieczności zarabiania na chleb. I teraz zastanów się, gdybyś miał taką sytuację, to co byś robił z twoim życiem? Jak spędzałbyś czas? Co byś robił? I teraz uwaga, to jest bardzo istotne. Odpowiedz sobie na pytanie, co byś robił, nie co byś posiadał. Tu nie chodzi o posiadanie. Tu chodzi o znalezienie rzeczy, które chętnie byś robił. Więc co byś robił? To jest pierwsza rzecz. Robisz listę rzeczy, które co byś chętnie robił. I teraz z tej listy wykreśl wszystko, co jest właściwie luksusem. Na przykład, jeżeli powiesz, no chętnie bym latał prywatnym odrzutowcem dookoła świata, to jest luksus. Spróbuj wykreślić wszystkie rzeczy, które są luksusem i zobacz, co zostanie. I wśród tych rzeczy, które zostaną, być może znajdziesz to zajęcie, które ciebie osobiście bardzo by kręciło i które być może będzie podstawą do dalszych poszukiwań, biorąc pod uwagę te pozostałe dwa okręgi, prawda? To, w czym możemy być dobrzy i to, na co jest rynek. Czy to jest jasne? Dodatkowym, ubocznym efektem tego ćwiczenia, o którym przed chwileczką mówiliśmy, jest to, że jak sobie znajdziesz te rzeczy, które chętnie byś robił, mając 100 milionów na koncie i które nie są luksusem, to może się okazać, że nawet w dzisiejszej sytuacji możesz przynajmniej częściowo zacząć robić te rzeczy, mniejszym nakładem kosztów, może używając troszeczkę swojej inteligencji, myśląc. U mnie tak było i jeżeli się nad tym zastanowicie, to być może będzie też tak u Was. Jeżeli dwie poprzednie metody nie dały rezultatu, to pozostaje nam jeszcze trzecia. Do tej trzeciej metody potrzebujesz jakichś 10-20 znajomych ludzi, którzy Cię dobrze znają. Jeżeli nie masz 10-20 znajomych, no to masz duży problem.
to musisz się zastanowić, co zrobić, żeby te znajomości rozbudować. O budowaniu relacji będzie mówić w którymś z następnych odcinków. Jeżeli masz tych 10-20 znajomych, to prosisz każdego z nich z osobna o następującą rzecz. Niech napiszą ci 4-5 rzeczy, za które cię lubią z powodu których cię podziwiają. I niech każdy to napisze na kartce. I jak dostaniesz te materiały, to przyjrzyj się, rozłóż to na stole i zobacz, czy tam się nie pojawiają jakieś wzorce, jakieś schematy. Czy nie pojawia się na przykład to, że spora część ludzi lubi cię za pewne rzeczy albo ceni w tobie pewne umiejętności, z których być może w tej chwili nie korzystasz zawodowo, ale które mogłyby stać się bazą do tego, abyś w przyszłości sobie dobrze żył, dobrze zarabiając. To były takie trzy metody, trzy bardzo proste metody. Generalnie one powinny doprowadzić do jakiegoś rezultatu. Jeżeli nie doprowadzą, no to napiszcie do mnie, zastanowimy się, jak to zrobić. Jeżeli ktoś, możemy nawet zrobić coś takiego, że jeżeli znajdzie się grupa ludzi, którzy będą w stanie udowodnić, że próbowali tych trzech metod i żadna z nich nie doprowadziła do rezultatu, to możemy zrobić sobie takie spotkanie gdzieś w jakimś sympatycznym miejscu, oczywiście za darmo, i przedyskutować to. Dobrze? To jest dobra rzecz? Okej. No, to pamiętajcie, zróbcie te trzy zadania. Pamiętamy cały czas o naszym permanentnym zadaniu domowym, którym jest to, abyście zbudowali sobie życie znacznie lepsze od mojego. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem.